startuje w sportach siłowych w konkurencji Strong Women, czyli popularni strongmeni, z tym, że rywalizuję oczywiście z kobietami. Wcześniej przez 10 lat uprawiałam sporty walki, zaczynałam od karate kyokushin przez kickboxing i tajski boks. W sportach walki zdobyłam 10 tytułów mistrza Polski w różnych kategoriach wagowych i w różnych federacjach oraz, tak jak już wspomniałam, w różnych dyscyplinach sportów walki. I w 2012, kiedy Reebok robił pierwsze zawody międzynarodowe w Polsce, postanowiłam wziąć udział w zawodach crossfitu. Tam dosyć dobrze mi poszło, bo trafiłam z kilkuset zawodników, którzy brali udział w eliminacjach, do finałowej dziesiątki. I tak zaczęła się moja pasja z crossfitem, ze sportami siłowymi. Bardzo szybko okazało się, że taką moją cechą dominującą jest siła i trenując crossfit staram się jak najbardziej wydobywać z siebie, staram się przekraczać swoje granice, jeśli chodzi o możliwości wysiłkowe. I tak jak już wspomniałam, startowałam w kilku zawodach międzynarodowych w crossficie, a niedawno również zdobyłam Mistrzostwo Polski Strong Women i tytuł najsilniejszej Polki. I jako jedyna Polka i pierwsza w historii zdobyłam kwalifikację na Mistrzostwa Świata Arnold Classic w Stanach Zjednoczonych. Także myślę, że ta moja na razie kariera sportowa idzie w dobrym kierunku. Co daje mi trenowanie? Trenowanie przede wszystkim cały czas wzmacnia mój charakter i go kształtuje, ponieważ tutaj sport, myślę, najbardziej, to znaczy jest to taka dziedzina życia, która bardzo mocno obnaża nasze niedoskonałości. W momencie, kiedy jesteśmy niekonsekwentni, nie potrafimy utrzymać reżimu treningowego, systematyczności, diety, to wszystko na sali treningowej i na zawodach zostaje obnażone. Takimi właśnie zasadami jak w sporcie staram się kierować w życiu, żeby się nie poddawać i żeby systematycznie i mocno pracować na wszystko, co sobie wymarzę. Myślę, że stawiam sobie cele dosyć ambitne, bo dążę do tego, żeby zostać mistrzynią świata. Może jest to mało pokorne, ale wiem, że trzeba mierzyć wysoko. Nie ma rzeczy niemożliwych. Ludzie zdobywają Mistrzostwa Świata, więc można to zrobić. Jeżeli inni potrafią, to sądzę, że ja też. To jeśli chodzi o sam sport. Natomiast w życiu chciałabym zbudować fajny klub, duży klub z dużą ilością ludzi, którym będę mogła pomagać osiągać swoje cele, mieć szczęśliwą rodzinę, no i żyć spokojnie. To są takie moje cele. Myślę, że takim największym sukcesem jest to, że się nie poddałam, kiedy wszyscy mówili mi, że to nie ma sensu. Jestem osobą bardzo upartą i to są takie moje największe wewnętrzne sukcesy. Czego najbardziej żałuję? No niczego nie żałuję, bo nawet błędy, które popełnialiśmy, dają nam naukę. Czyli jeżeli gdzieś szłam złą drogą, czy w treningu, czy w życiu, na pewno dało mi to doświadczenie. Suma naszych błędów jest doświadczeniem i dzięki temu, jakie dobre rzeczy zrobiłam i jakie złe rzeczy zrobiłam, jestem tutaj, gdzie jestem. Dlatego staram się nie żałować i żyć tak, żeby nie żałować rzeczy, które robię. Moje treningi są bardzo przekrojowe. W jednym zdaniu ciężko opowiedzieć, jak one wyglądają. Są to treningi crossfitowe. Nie unikam treningu gimnastycznego, nie unikam treningu kondycyjnego. Jednak moje treningi bardziej skupione są na taką jednostkę motoryczną jak siła. Bardzo często do treningów używam sztang olimpijskich, również przyrządów wykorzystywanych w strongmanach jak belki, joka, walizek, sanek, opony, ketli. Moje treningi wyglądają w następujący sposób. Przeważnie na początku wykonuję ćwiczenia siłowe, dopiero po zakończeniu jakiegoś założonego elementu treningowego wykonuję trening kondycyjny i trening gimnastyczny. Ponieważ, tak jak już wspomniałam, bardzo cieszy mnie wszechstronna sprawność fizyczna, staram się nie zamykać tylko i wyłącznie w jednej jakiejś jednostce motorycznej. Chcę być sprawną, ogólnie sprawną atletką. Trenuję w klubie Cross Gym w Grudziądzu. To jest taki mój drugi dom. Tutaj spędzam bardzo dużo czasu, ponieważ sama trenuję i trenuję też inne osoby. I co najbardziej lubię trenować? No, bardzo lubię trening siłowy, bardzo lubię trening crossfitowy i to robię na co dzień.
Czy mam inne pasje? Oczywiście, chciałabym mieć inne pasje, natomiast nie mam na razie tyle czasu, żeby móc w 100% im się oddawać. Myślę jednak, że jeżeli już zakończę swoją karierę sportową, bo na razie uważam, że jestem jeszcze na jej początku, to będę mogła oddać się innym pasjom. Bardzo lubię i muzykę, i podróże, i książki, ale co mi los da, czemu będę mogła się jeszcze bardziej przyjrzeć i czym zainteresować, to zobaczymy. Na razie sport na pierwszym miejscu. Moja dieta wygląda różnie w zależności od okresu przygotowań i od tego, czy jestem już odpowiednio odtłuszczona, czy nie, czy potrzeba mi bardziej energii do treningów, czy też nie. W tej chwili już działam bardziej instynktownie, ponieważ znam swój organizm i wiem, po czym najlepiej reaguję. Jednakże moja dieta na pewno jest zadbana. Spożywam odpowiednie ilości białka zwierzęcego, nie unikam warzyw, owoców oraz węglowodanów złożonych i zdrowych tłuszczy. Jest ona odpowiednio skomponowana tak, żebym mogła się szybko regenerować i żebym mogła podejmować kolejny ciężki trening. Wiem, że w sportach siłowych jest taka ogólna zasada lift big, eat big. Czasami ją stosuję, kiedy już czuję, że nie mam siły, ale ogólnie rzecz biorąc staram się pilnować tego, co jem, nie jeść śmieci i zdrowo się odżywiać. Co mnie motywuje? Jeśli chodzi o sport, to generalnie rzecz biorąc oglądam najlepsze zawodniczki na świecie w danej dyscyplinie, czy też w crossficie, czy w strongwoman. Patrzę, jakie one osiągają wyniki, jak trenują. To jest dla mnie największa motywacja. Wtedy wiem, że ja mogę zrobić to samo i stać mnie na to. I jeżeli mi wychodzi, jest to dla mnie jeszcze większa motywacja do tego, żeby przekraczać swoje możliwości i żeby dogonić te zawodniczki, być może nawet je przegonić. Moją motywacją jest właśnie oglądanie innych, najlepszych zawodników na świecie. No, takim moim życiowym mottem na pewno jest to, żeby się nie poddawać i żeby robić dzisiaj to, czego inni nie robią, bo wiem, że wtedy będę miała coś, czego inni nie mają za jakiś czas. I tak, to jest takie moje życiowe motto. Może dziwnie to zabrzmi, czego boję się najbardziej, ale najbardziej boję się przeciętności i swojej słabości. Tego boję się najbardziej. Nie chcę być człowiekiem przeciętnym ani słabym, takim, który się poddaje, takim, który jest jak miliony innych, którzy o nic nie walczą. Przeciętność dla mnie to jest właśnie największy mój strach. Jestem bardzo nerwowa, kiedy mi nie wychodzi. Jestem taką osobą, która jest wręcz czasami pracocholikiem, cholerykiem, potrafię nie spać nocami, kiedy myślę nad danym tematem i to czasami mnie niszczy. Zaburza to moje relacje z innymi, bo jestem bardzo nerwowa wtedy, niewyspana, zestresowana, także to jest taka cecha, którą chciałabym sobie zmienić i wnieść do siebie, wewnątrz siebie troszeczkę spokoju. Nie mam takiej wybranej osoby, która jest dla mnie inspiracją. Inspiracją jest dla mnie wiele osób, które osiągają cel w życiu, osiągają cel w sporcie, którzy pokazują, że niemożliwe jest możliwe i którzy na swój sukces, czy życiowy, czy sportowy, ciężko pracują. Taką osobą na pewno jest Arnold Schwarzenegger i nie tylko chodzi o to, że został mistrzem świata w kulturystyce. Czytając jego wywiady czy książkę, można dowiedzieć się, że starał się podejmować wszystkie trudne wyzwania, nie bał się porażki i to jest taka typowa historia od zera do bohatera. Takich ludzi na pewno na świecie jest wielu. Staram się przytaczać sobie ich historię i wierzyć w to, że też mi się uda. Na pewno są takie cechy, które chciałabym sobie zmienić, ale nic innego mi nie pozostaje, jak pracować nad tym. Dlatego nie narzekam, że czegoś mi brakuje, że mam jakieś wady. Po prostu walczę z nimi. Jeżeli spóźniam się na spotkania, staram się nie spóźniać. Jeżeli moją wadą jest bałaganiarstwo, staram się nie bałaganić. Jeżeli moją wadą będzie słaba wola w trzymaniu diety, to staram się walczyć z tą dietą. Tak jak już powiedziałam, brak takiej konsekwencji, słabość to jest taka rzecz, której się boję, dlatego nad swoimi słabymi cechami staram się po prostu pracować. Nie wiem dokładnie, jakie mają zdanie o mnie moi znajomi. Myślę, że o to trzeba byłoby zapytać ich, aczkolwiek
różne. Niektóre osoby, które już zdążyły się ze mną zaprzyjaźnić, wiedzą, że moją największą i zaletą, i wadą jest moja prostolinijność. Dlatego, że staram się zawsze mówić to, co obserwuję, to, co widzę, to, co myślę. Czasami jest to może dosyć bolesne dla innych, ale prawdziwi tacy przyjaciele potrafią to docenić, wiedzą, że chcę dla nich dobrze. Tak samo jest w pracy z klientami, w pracy z zawodnikami. Jeżeli ma potrzeby, to nie chwalę. Myślę, że to jest taką najbardziej rzucającą się w oczy pierwszą, kiedy osoby mnie poznają, cechą. Jaka jestem? Na pewno jestem trudna, uciążliwa, nieraz słyszałam to od swoich zawodników, dosyć wymagająca, ale myślę, że nie jest tak źle, skoro jeszcze ze mną, przy mnie trwają, ze mną są, także staram się myśleć też o innych. Robię to przede wszystkim dla dobra, nie chcę dla nikogo źle, chcę, żeby zawodnicy byli zadowoleni, żeby rodzina była szczęśliwa. Ogólnie staram się być dobrym człowiekiem, ale jakie mają o mnie zdanie, to trzeba byłoby zapytać innych.